Pokażę Wam krok po kroku, jak od 0 do 100% zrobić LR Agility Trunksa, także zapraszam do materiału. Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejto, witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj Wam pokażę, jak od 0 do 100% zrobić krok po kroku LR Agility Trunksa, także tak to wygląda, jak widzicie, już mam karty przygotowane, ale zanim przejdziemy do samego ulepszania karty, do kanowania i tego typu rzeczy, to spójrzmy sobie na event tego tutaj LR Trunksa. Jest to darmowa karta LR, którą możecie wyfarmić podobnie jak LR Goku Tech czy LR Freeza STR. Tak samo mamy tutaj tego Trunksa, to jest jego challenge Protector of Future Peace. Aktualnie, kiedy to nagrywam, ten Trunks pierwszy raz się pojawił na globalu, więc jest przez określony czas, cały czas codziennie dostępny ten event. Później zapewne będzie tak samo jak w przypadku LR Goku i LR Freezy, czyli jeden z nich jest w sobotę, drugi w niedzielę, to zapewne też jeden dzień w tygodniu będzie dla Trunksa. Stawiam, że będzie to piątek, także tak to prawdopodobnie będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o dokładną, taką szybką ilość, co ile czego potrzeba, ile kart, ile medali i tak dalej, to tutaj na ekranie właśnie macie rozpiskę, którą grafikę, którą przygotowałem, także jeżeli ktoś chce, to może sobie zrobić screenshota, żeby nie włączać ciągle odcinka, tylko zobaczyć sobie na grafikę i przypomnieć sobie, co dokładnie potrzeba, bądź ta sama grafika do ściągnięcia będzie też w opisie pod filmem. Swoją drogą, tego typu poradniki, jak ten, który oglądacie, mam też na temat innych kart LR darmowych, na przykład LR właśnie Goku, LR Great Saiyaman, LR Hercules i tak dalej, i tak dalej. Także to też znajdziecie u mnie na kanale. Wchodząc na kanał i wpisując na przykład tam LR Goku czy LR poradnik, na pewno znajdziecie. Także tak to wygląda. Zaczynając od eventu i od tego wszystkiego. W skrócie, tak jak widzieliście na grafice, żeby zrobić tutaj LR Trunksa na 100% i super atak 10, nie 20, to będziecie potrzebować 14 kopii tego tutaj Trunksa zwykłego, wyfarmionego. 14 kopii takiej karty. 10 kopii to będą super ataki, żeby był super atak 10, a 4 kopie są po to, żeby odblokować 4 ścieżki w Hidden Potential. I tyle. I jeżeli to zrobicie, to już możecie mieć kartę na 100%. Później zostaje tylko wbicie 10 super ataków. Są dwie opcje. Albo farmicie drugi raz całą kartę, robicie ją na LR i zbieracie 770 medali. Także na super ataku 10, albo używacie po prostu 10 Elder Kaiów. O tym też wspomnę na samym końcu. Także pierwsza sprawa, czego potrzebujecie, tak jak widzieliście na grafice, 14 kopii takich, 15 medali. I na koniec 777 medali ze stage'a drugiego. Tutaj macie, jak wejdziecie w event, macie te misje. Tutaj mamy pierwszą misję, na której farmicie karty. Tutaj druga misja, na której farmicie pierwsze medale do pierwszego dokana. I trzecia misja, na której farmicie sobie 777 medali, żeby zdokonować Trunksa na wersję LR. Także jak zauważyliście na początku, mamy już 14 kopii tutaj tego Future Trunksa. Więc zacznijmy go po prostu robić. Pierwsza karta zrobię na super atak 10, bo to nam będzie potrzebne. Karta super atak 10 to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Nie, na razie nie chcemy awakenować. Jeszcze 4. Ok. Jest maksymalny super atak. To będzie nasza główna karta, która na końcu stanie się LR-ką, także musicie o tym pamiętać. Musicie o tym pamiętać. Ja ją zablokuję, żeby przypadkiem jej nie użyć, do treningu nie sprzedać, czy coś w tym stylu. Także tak to wygląda. Więc pierwszy ruch za nami. Teraz dokanujemy sobie tą kartę, żeby była w wersji UR oczywiście. I mamy w tym momencie możliwość odblokowania Hidden Potential, czyli po prostu możemy dopakować tam inne karty. Także przechodzimy sobie w Hidden Potential i teraz, jeżeli się nie mylę, zaraz zresztą sprawdzimy, to będziemy mogli użyć 4 duplikatów najprawdopodobniej.
Tak jest, to są cztery pozostałe karty, które Wam pokazywałem. Zużyliśmy 10 i teraz zużyjemy jeszcze cztery karty do odblokowania. Hidden Potential, czyli tutaj ścieżek u tego Trunksa. I od razu sobie wbijemy, odblokujemy w sensie tutaj ten Hidden Potential na 100%. I w sumie w tym momencie można już mieć kartę na 100% tak naprawdę. Później pozostaje już tylko dokanowanie karty na LR, także ja tutaj to szybciutko porozdaję. Robię standardowo maksymalny critical, jako drugą rzecz wybieram additional attack, jeżeli nie mam criticala dostępnego. Także możecie sobie przy okazji tutaj na materiale szybciutko podejrzeć, jak ja to mniej więcej rozdaję, jeżeli chodzi o statystyki takiej karty. Bardzo, bardzo rzadko robię najpierw, powiedzmy, additional attack, a później critical. Częściej na przykład zrobiłbym dodge, czyli unik u kart, które powinny i są tankami, to radziłbym robić na przykład unik, a jeżeli na przykład criticale i tego typu rzeczy, nie? Także to jest wyjątek. Także u mnie zazwyczaj buildy w kartach wyglądają tak, że no praktycznie większość robię głównie critical, później additional attack. A u postaci tankujących, które tak czy inaczej raczej będą mało bić, no to priorytet to będzie unik, czyli evasion, a później na przykład critical albo additional attack. To też zależy od karty, zależy od pasywki tak naprawdę i tego typu sprawy. Także w większości przypadków w kartach, które mają bić, to właśnie ustawiam critical na pierwszym miejscu. Ok, i mamy 100%, wszystkie orby naraz. Boom. Jest. No i tak naprawdę mamy już Rainbow Trunksa. Teraz jedyne co pozostaje to zdokanować go na maksa. Najpierw musimy podbić poziom oczywiście. Trzeba mieć maksymalny poziom, żeby kartę daną dokanować. Także mam nadzieję, że nigdzie w tych krokach się nie zgubiliście. I tutaj jak widzicie pierwsze medale, pierwsze 15 medali zużywamy, o których wspomniałem na początku, które są do zdobycia na stage'u, czyli na tej misji, mapie drugiej. Także to jest nasz pierwszy dokan. Ok, pierwszy dokan tutaj zrobiony. Użyjemy sobie kolejnego treningu, zrobimy kolejny trening. Na 120 poziom kartę podnosimy i następny trening to już będzie wersja LR. Także Awaken i jak widzicie przechodzimy do 777 medali. I w tym momencie będzie już tutaj dostępna karta LR-ka, także robimy dokan. Pamiętajcie, tak jak wspomniałem, żeby nie pomylić przypadkiem kart, żeby karta, którą macie super atak 10 i jej odblokowaliście 4 ścieżki, to żeby ją dokanować, a nie jakąś inną kartę poboczną, żebyście się po prostu tutaj nie pomylili. Ok, teraz bardzo dużo poziomów będzie do wbicia. Co daje najwięcej? 150G daje najwięcej, ok. Nie chcę zużyć tych tutaj turbanów, dlatego wezmę sobie coś innego. Okej, nawet nie mogę nic innego. No to jeden turban poleci i po prostu będziemy jeszcze raz wbijać poziom. Bo jednego zabrakło, jeżeli się nie mylę. Zróbmy coś takiego. Tutaj najwyższy item 150G. Okej, 150 poziom. Będzie gotowy, także tak wygląda ten Trunks, już Wam pokazuję, zdokanowany Trunks na Rainbow 100%, jak widzicie, tak wyglądają jego statystyki. Jedyna rzecz, która pozostała, to wbicie, jak możecie zauważyć, super ataku 20. Są dwie opcje. Jedna opcja to jest, musicie zrobić, darmowa opcja, to musicie zrobić dokładnie takiego samego LR Trunksa jeszcze raz, czyli z tym, że nie musicie odblokowywać Hidden Potential. Czyli jeżeli zrobicie to, co pokazałem Wam na filmie, to jeżeli chcecie za darmo mieć Super Attack 20, to musicie zrobić to jeszcze raz to samo. Czyli 10 kopii karty, żeby ta karta kolejna miała Super Attack 10. Potem 15 medali, żeby zrobić pierwszego dokana i 777 medali, żeby zrobić dokana do formy LR. Mając tego Trunksa, którego widzicie, z odblokowanymi ścieżkami super atakiem 10 zrobionego na 100%, bierzecie go do treningu. Może Wam to dokładnie pokażę. O, mamy tego Trunksa, bierzemy go do treningu. To jest nasz tutaj na maksa ulepszony Trunks. I teraz
Jako drugą kartę bierzemy tego właśnie LR Trunksa, którego drugiego stworzyliśmy, który powinien mieć super atak 10, nie powinien mieć duplikatów w sobie odblokowany w Hidden Potential i powinien być 0% ulepszenia w Hidden Potential. Powiedzmy, że to jest ten Trunks. Klikamy i ulepszamy takiego Trunksa LR, ulepszamy Trunksem LR. No i powinniśmy mieć super atak 20. To jest darmowa opcja, o wiele cięższa, no bo musicie drugi raz wszystko wyfarmić, tych 777 medali musicie nafarmić drugi raz. Opcja, której ja używam, w sensie ja użyję w tym wypadku, to danie tutaj po prostu 10 Elder Kaiów czy jakichś takich kart, które podbijają super atak. W tym wypadku użyję tych tutaj agility niebieskich i w ten sposób, zużywając 10 takich kart, wbije sobie super atak 20, także tak to wygląda, gdzie tutaj jeszcze raz, 2, 3, 4 i jeszcze jeden jakiś, o. Dużo ich mam, także nie ma tragedii, myślę. Okej, okay. I aktualnie mamy skończonego Trunksa maksymalnie ile się da. Super atak 20, 100% rainbow w Hidden Potential oraz tak wygląda rozdanie u mnie tutaj właśnie w Hidden Potential. 11 additional combo attack i 15 critical, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj jeszcze raz pokazuję tą grafikę dokładną, jak to mniej więcej w skrócie wygląda. Taka sama grafika, mówię, będzie w opisie pod filmem oraz tego typu filmiki mam także na moim kanale do innych darmowych LR-ek. To już też wspominałem o tym. To wszystko znajdziecie u mnie na kanale. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi i piszcie w komentarzach, jak Wam idzie farmienie LR Trunksa. Obliczając i farmiąc to na streamie, u mnie to było jakieś mniej więcej w półtorej godziny 200 albo ponad 200 medali, więc tak to wyglądało. No powiedzmy 220 medali mniej więcej w półtorej godziny, mając prawie 170 staminy. Tak mi to mniej więcej zajmowało, także macie przybliżony obraz, jak to wygląda farmienie tych 777 medali. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć.